Siema, dzisiaj akcja oklejanie bety. Tą okleiną właśnie, która tu się znajduje na tym kartonie. Miejsca trochę mam mało. Mam tutaj przygotowane szmaty, płyny, czyli czyszczę pierw plastiki. Jednym płynem poczyszczę, zaczynam oklejać, wszystko Wam ogram. Może na końcu się uda jakieś fajne zdjęcie zrobić. Oczywiście jutro jadę w teren. Także no motocykl wygląda jak wygląda, nie myłem go, ale są po to szmaty, różne środki, żeby to wszystko ładnie doczyścić. Ja co tu, bleku, się posikałeś? Ja... Go, let's go. Lecimy z oklejaniem, czyszczeniem. Beta musi być piękna. Pierwszy raz w historii bety 350RR wleci okleina, taka jak powinna być. Mam nadzieję, że mi się spodoba. I słuchajcie, na SM Stickers macie kod rabatowy na hasło Black Ops opisane razem z dużych. 5% rabatu dostajecie. Czy macie do oklejenia quada, czy motocykl chiński, czy markowy, możecie śmiało na stronę wbijać na smstickers.com lub na Facebooka. Linka macie w filmiku. Takie coś Wam załatwiłem. Elonara. Lecę z robotą, a nie Elonara. Myślałem, że chłopaki mi pomogą oklejać, no ale jakoś wszyscy przemilczeli ten fakt, że wczoraj dostałem okleinę. Czyli biorę się sam do roboty. Kuba chory, także Kuba mi nie pomoże. Przeziębiony. Nie poszedł do szkoły, bo w sobotę mają mecz, turniej. I po prostu tak zapragnął, tak trenował, żeby w tym turnieju wystąpić. I żeby im tam dobrze poszło, że nie poszedł z tego wszystkiego do szkoły. Musi się wykurować. A ja lecę z robotą, bo czas goni po prostu. Mam ileś tam tych szmatek. Jedne do... O, tu jak tu, bleku, jak tu jeździłeś. Ta okleina do zdarcia jest. Ale ja sobie to wszystko zapsikam, żeby ten brud zmiękł. Mam dwa rodzaje środka do czyszczenia. Część oklein to już mi... Patrzcie, tutaj to odchodzi, tutaj... O, proszę bardzo, odchodzi. Fajna robota, takie oklejanie motocykla. No najgorzej jak nie wychodzi, ale jak wychodzi to... Mam taki specjalny odtłuszczacz też. Dobra, spróbuję pościągać te stare okleiny. To tu nic nie ma, tu jest okleina. I nie schodzi, panie. Łocie, panie, to nie będzie takie proste. Nie, no będzie bardzo proste. Wydawało się źle, a patrzcie, jak to wszystko odchodzi. Łe, jak spłatka. To jeszcze na dragstera będzie. Schodzi wszystko. Tylko wystarczy dobrze podczepić. Poprzednią betę, tą 350 z dwusuwa, to okleinę na okleinę zrobiłem. Tylko tam ta okleina lepiej była, lepiej trzymała niż ta teraz w tym modelu. Prawie nic kleju nie ma, nie? Tak samo na plastiku, nic nie zostaje kleju. Czyli lipną tą okleinę mają. Naprawdę, nic tu nie klei, nie? Ja wiem, co to jest za okleina. A, tutaj mam jeszcze na te. Dobra, dobra, tu jeszcze muszę ochronę na lagi. Ja nie wiedziałem, po co są tamte kawałki, a to właśnie do tej lagi są jeszcze oklejane. Oj, na pewno przecież wahacz. Nie no, muszę wziąć jakiś nożyk. Nie, to też odchodzi. Zawsze się znajdzie jakiś słaby punkt tej okleiny. Naprawdę, tu nic z tego nie czuć w kleju tej okleiny. No, betę mam wstępnie wyczyszczoną, teraz będę to odtłuszczał, ale patrzcie to, naklejki wszystkie ściągłem i taka mi się podoba. Biało-czerwona. Taki motocykl, taki goły mi się najbardziej podoba. No ale jest okleina. Oklejamy, zobaczymy, może będzie jeszcze ładniejsza, ale generalnie no szkoda tych plastików, tak, i
dlatego zakładam tą okleinę. Ale jakbym jeździł tylko po asfalcie, to bym tak po prostu zostawił. Zobaczymy, czy nabierze wigoru ta beta, czy nie. Tak naprawdę to po tym odtłuszczaczu to wszystko poschodzi, bo on tak penetruje ten no, plastik głęboko. Dobrze, zostawiam to na jakieś pół godziny. Kurde, no że też nikt nie chce mi pomóc. Ekipo, gdzie jesteś? Ja to zrobiłem. Będzie. Ja to sam zrobiłem. Ale pachnie ten płyn. Czy ja dzisiaj będę się nerwiał przy tej okleinie? Słuchajcie, nie, to jest relaks. No, chyba że mi kurde nie pójdzie, nie? To będzie tragedia. Jak mi nie pójdzie, no to będą mioby. A jak pójdzie, no to będzie kulturalnie po prostu. Ale wiecie co, środki środkami, a ja i tak wezmę czystą szmatę i jeszcze nasączę ją benzyną i jeszcze przelecę te plastiki benzyną, bo nie mam zaufania aż tak bardzo. To co piszą na etykietach, to nie zawsze jest to, co byśmy chcieli. Jednak o benzyną to i nawet ładnie zejdzie wszystko, patrzcie. Wszystko. Dobrze, dobrze zrobiłem. Wszystko, już benzyna to już wszystko weźmie. Może właśnie połączenie tej chemii z benzyną daje taki efekt. Dobra, pierwsze elementy wchodzą na betę. I lecę. Może zacznę od tego tyłu, co? Od najprostszych rzeczy. Opalarka. Gdzie jest opalarka? Opalarkę mam. Git jest od Pawła pożyczona. Jadę z tym bokiem. Co to wyjdzie, tego nie wiem. To by musiało iść trochę do góry. Nie wiem, czy ta kamera pokaże, ale naprawdę ta okleina jest tak gruba, tak pięknie się to przykleja, żadnych bąbli, tylko żebym to równo pojechał, nie? Tylko żebym to równo pojechał. Wiem tylko jedno, że tutaj jeszcze benzynką bym musiał to przeczeć, bo to mi coś nie pasi. Jeszcze trochę benzynka, bo ta okleina jednak idzie na całe boki, czyli bardzo przykrywa plastiki, nie jest taką, wiecie, że to tak na to wszystko ładnie przykrywa. Otula jakby nam to wszystko. Z tamtej strony też bym musiał to zrobić. Na pewno będzie tak samo. A teraz jestem ciekawy, jak to pójdzie do tego baku. I to, słuchajcie, nie jest kwestia gustu. To jak wyjdzie źle, to będzie źle. To nie ma, że ja mam taki gust i tak przykleiłem. Nie, nie, nie. To będzie zrypana robota. Co teraz mi tu powiesz? Dobrze. Ja bym powiedział ci tak, że to musi iść tu. Ja bym ci powiedział, że to musi iść tak. A jak ty to zrobisz, majster? No nie wiem, ale nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. To kurczę, to bardziej ten z tego filmiku to wyjdzie jakiś horror. A nie, jak porządnie okleić betę.
Tak, kurczę, powiem wam, że generalnie nie jest źle. Ale to grunt. Ty, żebym baku nie podpalił. Dobra, środek usuwam. Widzicie, to taka pełna forma okleiny jest. Nie tak jak w oryginałach macie, że tylko przykrywa tak po wewnętrznej te plastiki. Nawet jak tutaj o zagięcie jakieś jest, to opalarka pomaga. Paweł, dzięki ci za tą opalarkę, naprawdę jest petarda. To jest naprawdę coś fajnego. Tu tylko mam zadzior, ale powiem, że to na górkach, tu gleba była i tyle. Słuchajcie, no muszę tak zrobić, żeby przynajmniej się Kuba ze mnie nie śmiał. A reszta to już będzie ok. No, tak siedzi. To może dokończę od razu ten bok cały. Będzie już jakiś, no powiem wam, że taka biało-czerwona to taka jest trochę lepsza, nie? Lepsza, kurde. Dzięki chłopaki za podpowiedzi z tym szarym, bo z początku mi się nie spodobał. Projektant to projektował, pani projektantka. I na początku tak mówię, kurczę, taki szary. Mówię, pewno będę miał taki sam jak Diablok, tą betę, jak on ma kuskwarne, ale jednak nie. Jednak nie. Dobra, dokończę to. Zacznę robić błotnik. Ewentualnie jak coś nie skończę, to tamta strona mi zostanie. Nie no, szkoda po prostu tej mojej roboty, tego czyszczenia, nie? Szkoda środków i benzyny. Bo benzyna, to wiecie, to jest bardzo potrzebna. Znaczy, no benzyna, no benzynę nie będę marnował po prostu, nie? Lepiej w bak zalać, niż na czyszczenie. Każda kropla na wagę złota. Dobra, lecę, dopasuję zaraz boki. Mam już wszystkie elementy uszykowane właśnie na ten boczek tutaj. A patrzcie, to co mówiłem na bak, to jako SM stickers, patrzcie, na bak mam jeszcze. Czyli tutaj białe otwory, te się wycina. Można ich nie wycinać, ale ja tak po prostu... Nie, ja nie będę ich wycinał, czyli po prostu nam no zmienia trochę sylwetkę motocykla, nie? Po prostu taki jest bardziej taki, no zobaczycie, taki wypełniony. Tak miałem właśnie w becie 300 i byłem z tego zadowolony. Dobra, zaraz ustawiam kamerę i odpalam tutaj przyklejanie boczka. Delikatnie złapię. I patrzcie, w ogóle nic nie wychodzi, żadne bąble. Jest tak gruba okleina. Wszystko o scenami możecie się dowiedzieć na smstickers.com lub na Facebooku smstickers. Tutaj macie kod rabatowy na hasło Black Opso, pisane razem z dużych, minus 5% do okleiny. Dobra, ten element mam. Teraz tutaj trochę trudniejszy otwór. Żeby tutaj nam otwór pasowało ładnie, to wyciąłem to. Ten środek wywaliłem. No i też zacznę tutaj od tej strony, bo będę miał na otwór. Jeszcze jej nie nakleiłem, ale już jestem naprawdę bardzo zadowolony. Bardzo. Oj, chciałem motoświra pozdrowić, Czupura, Tobiasza, Gosiewid, Olcika, Wariata.
Kogo jeszcze? Gryzonia. I jest git. I teraz ten najtrudniejszy element. Deszcz pada, dzisiaj miałem wyjechać skuterem i nie wyjadę. Nie wyjadę, bo szkoda mi sprzętu. No słuchajcie, tutaj to pojadę sobie górką. Górką pojadę. Górą i tu do boku. Do boku, tak. Oczywiście tutaj na to też jest, na ten plastik. Zaraz to ściągnę i nakleję. Tutaj mam klips do otwierania właśnie siedziska i ten klips jest pominięty, tak jak tutaj w tej okleinie. No wszystko dopracowane do perfekcji. Nawet nie będzie teraz wiadomo, co to jest za motocykl. A jakiś tam będzie, ale jaki to motocykl, panie. Tu pozwoliłem sobie bez kamery, bo wiedziałem, że to nie będzie takie proste, ale okazało się być bardzo proste. Żeby tutaj ładnie sobie to wszystko trafić. Nie chciałem tego robić na styk, bo nigdy to się nie udaje, żeby tutaj to złączyć na styku. Ale powiem Wam, że folia bardzo fajnie się przykleja. Jest to no, dla mnie po prostu, no... Ja wiedziałem, że jak wtedy miałem na tą BT300, jak przyklejałem, ja tam przyklejałem okleinę na okleinę, to ja nie miałem żadnego tam zgrzytu, problemów. Ja po prostu to jechałem, a z Raptorem to jest po prostu problem. Dobra, na pewno są jeszcze tutaj jakieś wypełnienia. Na pewno tutaj jest jeszcze coś na bok. Patrzcie to, pozwoliłem sobie to przykleić, tak jak Wam opowiadałem, że to jest jedyna firma, gdzie po prostu ja takie coś widziałem. Może pierwszą okleinę miałem właśnie na BT i nie wiem, czy inni też producenci robią właśnie te na bak. Ale powiem Wam, że no dostała takiego charakteru trochę ta beta. Czyli jest podobna do tamtej, którą miałem, tą 300. Kolorystycznie jest to bardzo podobne. Tu teraz jeszcze polecę lampę, polecę do końca błotnik. Nie za bardzo wiem, jakie tam elementy, które tam na błotnik przychodzą, ale zaraz to zlokalizuję. Myślę, że po prostu dokończę ją całą dzisiaj. Mam jeszcze niecałą godzinę czasu, aż zmierzch przyjdzie. Lecę dalej. Najważniejsze, żebym ten przód i cały bok miał zrobiony. Bok mogę powiedzieć, że jeszcze cały, ale jeszcze trochę elementów tam znalazłem. Być może, że gdzieś jeszcze coś... No tak, na pewno, no wahacz, tak. Tego nie uwzględniłem. Tu, no nie, dzisiaj cała nie będzie oklejona, ale będzie już dużo. To siedzi. I teraz... Widzicie? Jest. Jest jeden element. Tylko teraz jak to tutaj wyśrodkować, nie wiem, jakoś takoś. Czyli też odklejam ten spód i idę na żywioł, no. Błotniczek siedzi. Tu tylko wygrzać trzeba. No i co? Na policzki tutaj jeszcze coś musi być. Czyli tu na boki jeszcze coś powinno być. Ale naprawdę powiem Wam, no taka przyjemność, taka frajda z tego oklejania jest. Mógłbym to robić codziennie. Ale nie tylko swój, mogę inne też robić. Spoko. Z tego co wiem, to najgorzej to chyba wychodzi z tymi, z osłonami lak. Tam trzeba się dobrze postarać. Ale przy tak grubej okleinie to chyba nie będzie problemu. Nie, ja dobrze oklejałem dwa razy, czyli miałem standardową okleinę, miałem. Czyli SM Seekers, nie. Z SM Seekers to była jako druga. Wcześniej kupiłem na Husqvarna oryginalną okleinę. I w sumie też było bardzo ciężko przyklejać. Niby była gruba, a i tam zawsze jakieś kłopoty były. Nie mam pojęcia, gdzie to by miało iść. Wiem, no dobra. To jest ten element. Ten brakujący element to jest to. Dobrze, naklejamy. O, coś takiego.
Słuchajcie, wiem co to za elementy. To są elementy jeszcze do baku. Patrzcie to. To jest też z otworami. Zobaczcie, żeby to wszystko wam się działo. Nie wiem, który akurat jest tutaj na tą stronę. Chyba ten, tak, ten jest na tą stronę. Patrzcie. Patrzcie, jak to będzie wyglądało. Dobra, idę na tamtą stronę oklejać. Końcówka, końcówka, panowie. Szybko, Bleku, jedziesz z koksem. Przyklejam to. Można oczywiście sobie pościągać te dziurki, a ja sobie je zostawiam. I tak zawsze leję paliwa, co wyjazd. Nie muszę widzieć dokładnie, ile mam. Zresztą tutaj w tych przerwach będzie widać. Teraz nie wiem, czy te listki pasują. Trzeba było jakieś czarne je dowalić, nie? Ciekawe, czy po prostu bym mógł same dokupić do tych uchwytów. Popytam, zobaczę. Czy całe bym trzeba było kupować. Te to już mi służą, łajeny, trzeci rok. Bo te były też na becie czy secie. Dobra, teraz na tą stronę. Bardzo ostro. Dobra, tutaj już mamy ten bok cały, czyli do akrapa. Wszystko tutaj ładnie siedzi. Teraz zostało mi tylko to, lagi i to jest koniec. I nie wiem, czy nie zacznę od lag czasem. Dobra, idę lagi robić. Ale jak te skarpety przychodzą, to powiem wam, że też fajnie to wygląda. Zacznę od lewego boku. Co jeszcze wam powiem, że no otuściłem lagi, teraz no niestety odkleję całość i jadę całością, może i źle, może i dobrze, ale idę na całość. Beta la moneta. Tu będzie bardzo ciężko. Już jest szaruwa, tutaj już mam skończony prawą stronę w całości. Teraz została mi tylko ta lewa laga. I szybko trzeba to odkręcić i jeszcze zrobić. Bo jak chcę się jutro jeździć, to zostało mi jeszcze jakieś 15-20 minut, że jeszcze coś będę widział. No i tak, patrzcie tutaj tak, logo Black Opso, logo Bety, SM Stickersa i Lita. Lit tutaj. Gdzie jeszcze Lit jest? Z drugiej strony też pewnie. Tu na tyle Beta, Black Opso, moje logo i napis. Szybko rozkręcaj lagę. Widzą, pokazuj. Jest. Pokażę wam skarpety. Na skarpecie też macie napisy Lita. Tu jeszcze by trzeba było to wygrzać. Takie klocki jeszcze tutaj powychodziły na skarpetach. No chyba skarpety najgorzej wyszły. A tak, pierwsza klasa. Jak myślicie, te listki pasują czy wymienić? Ja bym je zostawił, bo one najwięcej w tyłek dostaję po krzakach. Ja je zostawię. No ale napiszcie. Wszystkie elementy przyklejone. Udało się. Powiem naprawdę, okleina jest pierwsza klasa. Dziecko może przyklejać. Dobra, ja spadam. Dzięki, że obejrzeliście filmik. Zapraszam was na właśnie na stronę SM Stickers. Jakbyście chcieli kod rabatowy Black Opso pisane z dużych, pisane razem na smstickers.com. I wbijajcie pociuchy na kupsel.blackopso.pl. Bluzy, koszulki. Elo na rachajos. A ta po prostu idealnie pasuje. Zobaczcie tutaj. A moja wina to jest to, że po prostu mogłem iść trochę na tą stronę. Ale kto to zauważy,
Nie wiem, chyba nikt. Tomek. Ten to jest bystry as wywiadu.